Cześć, dostałem do testów bardzo ciekawą kamerę marki Incumega. Jest to samodzielna kamera, która działa z kartą SIM, czyli internet mamy przez LTE i do tego mamy pakiet bateryjny wraz z panelem słonecznym. Także otwieramy i zobaczymy, co to za sprzęt i jak się sprawuje. Tutaj mamy jakąś ulotkę reklamową. O, zobaczcie, co to za sprzęt. Kamera ma dwa obiektywy, panel słoneczny, pakiet bateryjny jest też w zestawie. No, zasilana jest energią słoneczną, wbudowane baterie, wykrywanie człowieka, możliwość zapisu nagrań w chmurze. Oprócz tego oczywiście ma możliwość zapisu na karcie pamięci. Regulacja góra-dół, lewo-prawo, jest wodoodporna. Panel, tak jak widać tu na zdjęciu, można zamontować oddzielnie. Jeżeli kamerę mamy w jakimś takim miejscu, gdzie zbytnio słońca nie ma, możemy po prostu ten panel wystawić na słońce. Smart Floodlight. Ona jest dosyć podobna do tej poprzedniej kamery Incumega, którą testowałem. Też ma takie doświetlenie łagodnego takiego światła białego. 100% wire free, czyli jest bezprzewodowa, dwukierunkowe audio. Dual Lens Zoom, czyli mamy przybliżenie na bazie dwóch obiektywów. Jeden jest szerokokątny, drugi przybliżenie ma inną ogniskową. Zobaczmy, co jest w środku. Tu mamy jakieś ostrzeżenie. OK. Mamy instrukcję. No, instrukcja jest w języku angielskim, ale no, te kamery są na tyle intuicyjne, że chyba większość osób sobie z tym poradzi. To jest panel słoneczny. To jest wtyczka od panelu. Tutaj mamy kabel, który jest przedłużaczem do panelu, jeżeli musielibyśmy go zamontować poza kamerą. Zestaw narzędzi. Jakiś kabel zasilający, śrubki, penseta. O, dosyć bogaty ten zestaw. Tu jest element montażowy tego panelu. No i oczywiście kamera. Kamera tak się prezentuje. Tu mamy dwie anteny. Tu jest tak, obiektyw szerokokątny, obiektyw z zoomem zapewne. To jest czujka ruchowa, no po to, żeby kamera nie zużywała zbyt dużo prądu, czyli cały system zapisu nie działa non-stop, chociaż z tego, co czytałem w opisie produktu, można to włączyć, ale nie jest to zalecane ze względu na drenowanie baterii, tak? Może się okazać, że tego słońca nie będzie wystarczająco, żeby nam zdążyło to doładować. Tu mamy doświetlenie, z tego, co widzę, to są jakieś pewnie diody podczerwieni, tu jest światło białe prawdopodobnie, no ale to sobie wszystko zaraz zobaczymy. A tutaj mamy jeszcze mikrofon, tu jest głośnik, tu możemy zamontować ten panel, o, coś takiego. Tutaj podłączamy panel, natomiast tutaj mamy gniazdo USB-C i ten pakiet możemy sobie podładować ładowarką, taką zwykłą, telefoniczną pewnie. Włącznik on-off. Zakładam, że pakiet bateryjny jest tutaj pod spodem. Jest tutaj uszczelka. No i pakiet bateryjny. Moduł tutaj sterujący tym wszystkim. Tutaj mamy gniazdo na kartę pamięci, gniazdo SIM, jest też przycisk reset i tu jest jakieś takie złącze, jakieś serwisowe prawdopodobnie. Zamontujemy sobie kartę pamięci i kartę SIM, zobaczymy, jak to działa. Musimy usłyszeć takie pyknięcie. Tak jak przy montażu karty pamięci. O. Zamontowana jest karta SIM, karta pamięci. Spróbujemy ją podpalić jeszcze w takich warunkach warsztatowych. Zobaczymy, jak ona się połączy z aplikacją. Także przełączamy na on. Do obsługi kamerki jest aplikacja U-Box. Dobra. Otwieramy aplikację. Musimy się zarejestrować i możemy się zalogować. Dobra, dodajemy urządzenie. Skonfiguruj urządzenie 4G.
aż dioda zapali się na niebiesko, następnie przejdź dalej. Świeci na niebiesko, klikamy dalej. I teraz możemy zeskanować kod QR, który jest umieszczony w dwóch miejscach. Pod spodem tutaj na ramieniu i z tyłu. Wprowadź nazwę kamery i lokalizację. Jeśli używasz domyślnych ustawień, możesz od razu przejść do następnego kroku. Kamera dodana pomyślnie. Naładuj urządzenie do pełna przed pierwszym użyciem. Ten, że kamera jest online. Formatujemy kartę pamięci. O, już mnie widać. Akurat tutaj lampa nam zakłóca. Zasięg jest dobry. Bateria jest słabo naładowana, tak jak widać tutaj u góry. Za chwilę ją włączę do ładowania, niech się podładuje, później ją podłączę pod panel i zamontuję na zewnątrz, no i przeprowadzimy testy. Używam normalnej ładowarki do telefonu USB-C. Oczywiście ją wyłączyłem, żeby nie zużywała mi podczas ładowania baterii. Niech się naładuje do pełna. Tu świeci nam się taka zielona kontrolka. Widać, że po prostu ładuje. Zobaczcie, teraz po naładowaniu ta zielona kontrolka obok gniazda ładowania gaśnie i mamy naładowaną w pełni baterię, także możemy teraz iść to wszystko podłączyć na zewnątrz. Najpierw musimy zainstalować taki element montażowy i dopiero do tego będziemy montowali kamerkę. No i kamera jest zamontowana, później do tego elementu montażowego dokręcamy sobie tutaj te śrubki, które trzymają nam całą kamerę. I teraz tu na dole włączamy. To już mryga lampka, kamera za chwilę się połączy i możemy ją testować. Tak to wygląda. Ok, kamera jest podłączona. Ona już powisiała sobie parę dni na zewnątrz. Chciałem sprawdzić po prostu, jak wygląda zużycie baterii. No i przy takim średnio aktywnym wykrywaniu ruchu jest bardzo dobrze. Tam praktycznie nie spada to zużycie. Zaraz wam pokażę, jak ją obsługiwać. I mamy tak, no tu u góry mamy pokazany zasięg 4G, obok mamy stan naładowania baterii. Teraz tak, mamy tutaj u góry po lewej stronie przełącznik SD i HD. Widać, że nam się zwiększyła ilość szczegółów na obrazie. Przełączymy sobie na SD, żeby nam było łatwiej tutaj płynniej tym wszystkim regulować. No i zaczniemy sobie może tutaj od tej ikonki w dolnym lewym rogu, PTZ. I tutaj mamy, tak, u góry jest pasek przybliżenia. Ono w pewnym stopniu działa cyfrowo. Jeżeli chodzi o razy 1, to jest widok z tego obiektywu szerokokątnego, jak widać. Natomiast od razy 3 mamy już przełączenie się na ten drugi obiektyw o dłuższej ogniskowej i mamy wtedy zoom optyczny, to jest jeszcze zoom cyfrowy. Teraz przełączymy się na razy 3. O, widać, że jakość jest dużo lepsza. Tak to wygląda przy trzykrotnym zoomie. No, możemy sobie sprawdzić jeszcze tu pośrednie siedmiokrotny zoom. Trochę obniżę. Przy dużym zoomie warto sobie zmniejszyć prędkość, bo wtedy mamy zbyt duży skok. I dziesięciokrotny zoom, dwunastokrotny, przepraszam, jest maksymalny. To też jest przybliżenie cyfrowe na bazie tego drugiego obiektywu o dłuższej ogniskowej. Tak to wygląda. Nie wygląda to najgorzej, no ale wiadomo, na dużym ekranie na pewno będzie widać już tutaj jakieś artefakty. Dobra, sprawdźmy sobie, jak działa tutaj PTZ. Prędkość sobie weźmiemy na średnią. Obrót, zobaczymy, jaki zakres. No, widok na pewno jest z całego zakresu 360 stopni, bo widać, jak daleko ona się wysuwa tutaj w tą jedną stronę. To samo jest w drugą stronę. Tak to wygląda. Sprawdźmy jeszcze górę-dół. To odchylenie to było na maksa do góry. Ona jest dosyć nisko zawieszona, dlatego nie damy rady podnieść jej wyżej. Zobaczcie, to jest maks, jeżeli chodzi o regulowanie w pionie. Teraz dalej. Tutaj mamy nasłuch otoczenia.
No ja tego teraz nie słyszę, bo tu mam mikrofon, który działa jak zestaw słuchawkowy. Ale być może wysłyszycie teraz, jak tam ptaszki śpiewają. Dobra, nasłuchiwanie wyłączymy. Tu możemy sobie zrobić fotkę z bieżącego widoku. Ono się zapisuje w albumie na telefonie. Tu możemy nagrać sobie film z tego widoku, który aktualnie mamy. I tutaj mamy mikrofon do komunikacji dwukierunkowej. Możemy z kimś porozmawiać, kto jest tam w pobliżu. Tutaj domyślnie mamy dostęp do chmury. Możemy sobie tam wykupić taką usługę, ale ja mam kartę pamięci zamontowaną, także sobie sprawdzimy, jak to wygląda na karcie pamięci. Przełączając się właśnie tutaj po prawej stronie, mamy dostęp do nagrań z wykrytego ruchu. Dobrze, zaraz sobie przejdziemy w taki tryb czuwania. Sprawdźmy sobie ustawienia szczegółowe, bo tutaj z tych rzeczy już przejrzeliśmy. No tu możemy nadać sobie nazwę urządzenia. Tutaj mamy stan naszej karty pamięci. Odwrócenie obrazu, czyli w zależności od sposobu montażu możemy sobie ten obraz obrócić w pionie lub w poziomie. Tryb sceny, normalna albo tryb nocny. Wykrywanie aktywności. Ustawimy sobie na średnią. Tu mamy wskazówki, tam jest ten czujnik PIR i to on będzie wykrywał ruch po to, żeby cały system nie działał i nie zużywał nam energii z akumulatora. Tutaj mamy wyjaśnione, co najlepiej używać, jak wygląda dany tryb, jeżeli chodzi o zużycie energii. Czyli jeżeli wyłączymy wykrywanie, no to logiczne, że alarm nie będzie się wyzwalał. Największa oszczędność energii, ale w tym momencie chyba nie mamy zapisu z tych zdarzeń. Niski, długi czas wyzwalania, niskie zużycie energii, średni, krótkotrwały wyzwalacz, spory pobór mocy, wysoki, natychmiastowy wyzwalacz, duże zużycie energii. Czyli chodzi pewnie o szybkość startu systemu, żeby zaczął nagrywać dane zdarzenie. Ustawimy sobie średni, wykrywanie człowieka, żeby nie było zbyt wielu fałszywych alarmów, żeby tam ptaki jakieś nie wzbudzały nam tego czujnika. Specyfikacja humanoidalna znacznie zwiększy zużycie energii. Zaleca się wyłączenie tej funkcji, jeśli nie jest to konieczne. No dobrze, wyłączymy to, zostawimy tak, jak jest domyślnie. Ustawienie alarmu, czyli tutaj mamy harmonogram. Domyślnie jest ustawione całą dobę, 7 dni w tygodniu. Czas nagrywania, 5-sekundowe filmiki. Wydaje mi się, że to może wystarczyć do testów przynajmniej. Alarm urządzenia, czyli pewnie będzie nas sygnalizowało być może dźwiękiem, na pewno światłem, bo ona ma takie dwie diody, niebieską, czerwoną, jak amerykańska policja mniej więcej. Dobrze, na razie to wyłączymy. Częstotliwość 50 Hz lub 60 Hz. To jest związane z migotaniem oświetlenia nocą. Ja tam akurat oświetlenia żadnego nie mam, także te 60 Hz teoretycznie może zostać. Wskaźnik LED urządzenia. No wyłączymy, po co ma nam zużywać tą energię. Kamera wtedy jest też bardziej dyskretna, tak, nie widać jej. Generalnie ta kamera jest o tyle fajna, że wszystkie kamery z podświetleniem pod czerwonym, te diody jednak widać, że jest tam ukryta kamera. Nawet jeżeli ktoś będzie sprytny, no to może sobie włączyć aparat w telefonie i zobaczyć, gdzie jest zamontowana taka kamera, ponieważ obiektyw telefonu kamery będzie widział to podświetlenie pod czerwienią. A tutaj w tym przypadku to podświetlenie pod czerwienią włącza się dopiero, kiedy czujka PIR wykryje ruch. Także to jest też bardzo fajne, bo no, tutaj kamera jest o wiele bardziej dyskretna i trudna do namierzenia dla intruza. Synchronizacja czasu. OK, sobie synchronizujemy. Ponowne połączenie z siecią, domyślnie jest 1 godzina. Nie wiem, czy ona może wykonuje jakiś test co ileś tam godzin połączenia z siecią LTE. No, zostawimy sobie tutaj 1 godzinę. No i tu informacje o urządzeniu. Aktualizacja oprogramowania. Akurat oprogramowanie jest aktualne. I to w sumie tyle. Teraz przejdziemy się w pobliże kamery. Zobaczycie, jak szybko pojawia się informacja o wykryciu ruchu. Rozłącza się. Ona będzie w trybie takim czuwania. I zobaczycie po prostu, jak wygląda ten alarm na pulpicie telefonu.
Jestem w tej chwili w odległości 20 metrów od kamery. Teraz jestem w odległości 10 metrów od kamery. O, mamy alarm, pojawił się u góry. Sprawdźmy, jak to wygląda. Ona mnie teraz wykrywa, ale teraz chodzi mi o zapis. Sprawdźmy sobie kartę pamięci. No, ona mnie wykryła w odległości jakieś 10 metrów od tej kamery. Jeżeli chodzi o ściągnięcie nagrania, no to klikamy sobie taki znaczek download i nagranie zapisało nam się na telefonie. Jest tutaj w ostatnich nagraniach. Dobra, sprawdzimy sobie jeszcze, jak to wygląda w nocy. Jestem gdzieś na 20 metrach. Teraz jestem gdzieś na 10 metrach. O, właśnie mnie teraz wykryła. Zapaliły się czerwone diody i powinien pojawić się alarm. Jest. Okej. Może kamera już nas wykryła. Jeszcze raz się przejdę. Już diody zgasły, podczerwieni. O, znowu się zapaliły. Jestem bliżej. Skoczył drugi alarm. No dobra, działa. Zobaczymy, jak wygląda to nagranie. A, włączymy sobie jeszcze alarm. Dobra, alarm jest włączony. Już nie wykryła. No, można przyjąć, że wykrywanie przez czujkę PIR jest gdzieś tak w granicach 10 metrów. Po prawej stronie mamy takie kółeczko z czerwonych kropek, podświetlenie pod czerwienią. W tej chwili jest bez żadnego oświetlenia. Moja twarz jest oświetlona po prostu światłem z ekranu telefonu. Teraz przełączamy się na podczerwień. Na podczerwieni. No, widzi całkiem daleko. Ale wydaje mi się, że chyba najlepiej jest ze światłem białym, jeżeli chodzi o odległość. No, światło jest dobre, jest mocne. Dobra, przełączamy sobie w tryb podczerwieni i możemy kończyć ten film. No dobra, przetestowaliśmy chyba wszystko, co mogliśmy przetestować. Link do oferty na tą kamerę umieszczam pod filmem. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to proszę pisać w komentarzach. W miarę możliwości postaram się na nie szybko odpowiedzieć. No i cóż, to by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.